Przedsiębiorcy mogą jeszcze starać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS-owskich za grudzień 2020 oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień tego roku. Taką możliwość daje tarcza antykryzysowa 9.0. Zakłada ona również możliwość nawet pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego. Wnioski o zwolnienie z opłacania składek i wypłatę postojowego w ramach już 9. tarczy składać można tylko do 30 czerwca, a więc warto się pośpieszyć. Na Dolnym Śląsku od początku pandemii przedsiębiorcy złożyli już ponad 400 tysięcy wniosków o zwolnienie z opłacania składek ZUS. A chodzi tu w sumie o niebagatelną kwotę niemal miliarda złotych. Natomiast ponad 255 tysięcy wniosków dotyczyło wypłaty postojowego. Z tego tytułu otrzymali w sumie w całym regionie ponad 423 miliony złotych. Przypominam, że zarówno wnioski o zwolnienie z opłacania składek, jak i wnioski o wypłatę postojowego ZUS przyjmuje wyłącznie elektronicznie. Trzeba tylko przypomnieć, że o takie wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. Pomocą objętych jest ponad 60 branż, w tym te, które już wcześniej otrzymały pomoc w ramach poprzedniej tarczy, oraz kilkanaście kolejnych rodzajów działalności, w tym salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.